Witam Cię na łamach Proactive Magazine, naszego magazynu o produktywności. Witam. Akurat się świetnie w ogóle wpisujecie w to, co robicie, bo Wy bardzo efektywnie, produktywnie, że tak powiem, świat zwiedzacie, nie? $8, Ameryka za $8 i tak dalej. Zresztą Karol, no może powiedz właśnie o sobie więcej czytelnikom właśnie naszego magazynu. No więc tak, nazywam się Karol Lewandowski, jestem autorem projektu Busem przez Świat, jestem, można powiedzieć, blogerem, vlogerem, podróżnikiem, bo prowadzę bloga o tych naszych podróżach, prowadzę kanał na YouTubie, na którym po pierwsze pokazujemy i relacjonujemy te nasze podróże, a po drugie też opowiadamy ludziom, jak samemu organizować takie podróże. Napisałem też dwie książki o tych naszych podróżach, Busem przez Świat, no i od 6 lat podróżuję po świecie razem z moją narzeczoną i ze znajomymi, plus jeszcze z czytelnikami naszego bloga, takim starym kolorowym busikiem, którym odwiedziliśmy już ponad 50 państw na 5 kontynentach i staramy się robić to wszystko jak najtaniej. Średnio udaje nam się wydawać około $8 dziennie. Wow, nie, niesamowity klimat. Właśnie tak, wiesz, przed tym wywiadem przeglądałem jeszcze wasze strony i tak dalej, już wcześniej już ileś tam waszych wpisów widziałem, ale teraz tak wziąłem bardziej kompleksowo sobie oglądałem, co robicie i kilka filmów waszych obejrzałem, no to rzeczywiście wrażenie z tych podróży niesamowite. Ja sam bardzo lubię podróżować, więc no, więc jakby rozumiem, o co chodzi, chociaż dla mnie no właśnie to, że wy tego całego busika, bo to zaczęło się od tego busika, tak? Wszystko. Tak, no tak naprawdę pierwsza podróż busem to była jakaś taka pierwsza nasza w ogóle większa podróż i pierwsza podróż zagraniczna. Zaczęło się od tego, że chcieliśmy podróżować. Chcieliśmy zacząć podróżować, chcieliśmy to robić jak najtaniej, bo byliśmy wtedy ja i moich 4 kolegów licealistami i studentami. I wymyśliliśmy sobie, że z takim małym studenckim budżetem jesteśmy w stanie zebrać maksymalnie jakieś 2-2,5 tysiąca złotych na osobę w ciągu roku. I za te pieniądze chcieliśmy zwiedzić całą Europę. Wymyśliliśmy sobie, że fajnym pomysłem, takim najtańszym i najoptymalniejszym, będzie właśnie podróżowanie własnym samochodem. Najlepiej na tyle dużym, żeby mógł tam pomieścić całą naszą ekipę, jakieś zapasy jedzenia, namioty, kuchenki, lodówki i całą resztę. I dlatego pomysł padł właśnie, żeby kupić takiego większego busika. Kupiliśmy go za 2000 zł, odmalowaliśmy go w jakieś takie kolorowe barwy, żeby był taki bardziej kolorowy i pozytywny. Do środka wsadziliśmy jakąś kanapę ze śmietnika, którą przerobiliśmy na kanapę samochodową. Dołożyliśmy jakiś bagażnik od malucha, zielony dywan, ścianki, firanki i tak dalej. Zapakowaliśmy się i pojechaliśmy przed siebie. I początkowo plan był taki, że kupujemy tego busa, objeżdżamy sobie Europę, kilkanaście państw, aż na Gibraltar i z powrotem. Wtedy jeszcze do Afryki chcieliśmy pojechać. Ale że po powrocie sprzedajemy tego busa, żeby było jeszcze taniej, bo myśleliśmy, że jak go kupiliśmy za 2000, no to sprzedamy pewnie za 2,5 albo za 3, skoro jest taki odmalowany i odpicowany. I dzięki temu wyjdzie jeszcze taniej i po prostu skończymy te podróże. Po drodze nas w ogóle spotkało bardzo dużo rzeczy, których się kompletnie nie spodziewaliśmy, bo plan na tą podróż był po prostu taki, że objeżdżamy sobie Europę, nie do końca wiedząc tak naprawdę, gdzie danego dnia będziemy. Po prostu mieliśmy jakiś taki ogólny plan. A najpierw nam się rozsypała skrzynia biegów, potem ktoś nas okradł w Barcelonie, na Gibraltarze w ogóle nas policja aresztowała za wygląd tego samochodu i bardzo dużo różnych takich przygód mieliśmy. No i po powrocie uwierzyliśmy, że możemy podróżować, że skoro nam się udało spełnić to jedno marzenie i zrobić taką podróż, pomimo tego, że mieliśmy mało pieniędzy, że nie mieliśmy doświadczenia i że nie jesteśmy nikim wyjątkowym, no to może zorganizujemy też kolejne. I wtedy postanowiliśmy, że objedziemy tym busikiem cały świat. No i do dzisiaj już zorganizowaliśmy 14 takich podróży. Wow, niesamowite. No, te przygody rozumiem, bo sam kiedyś jechałem taką podróż właśnie po całej Europie, po wakacje po maturze z ówczesną dziewczyną i to rzeczywiście przygody są niesamowite, nie? Właśnie czasami, czy policja, czy właśnie ktoś się okradnie, czy coś takiego, więc to się zdarza jednak, jak to się mówi, jeżeli nie grasz, to nie wygrasz, ale też jeżeli nie grasz, to też czasami przegrywasz, nie? Czasami jakby jest czy lepiej, czasami jest gorzej. Ale to trzeba mieć, wiesz, bardzo mega pozytywne nastawienia, takie widzę, że macie właśnie do podróżowania i nie bać się tego, i nie bać się tych sytuacji. Ale właśnie dla mnie zaciekawiło bardzo to, że wy tego busa potem rzeczywiście, jakby nie wiem, do Australii z tym busem, jak żeście to zrobili, albo czy tam do Ameryki, no to już jest kawał, konkretna logistyka, nie? Wiesz co, to jest wszystko łatwiejsze niż się wydaje. Problem był taki, że mało która firma, która transportuje w ogóle takie duże rzeczy przez ocean, chciała z nami rozmawiać, no bo żeby dostać się do Ameryki czy do Australii ze swoim autem, to trzeba to auto zapakować do kontenera, potem kontener na statek i to do Stanów płynie miesiąc czasu, do Australii 2 miesiące.
I problem mieliśmy taki, że jak ja dzwoniłem do tych wszystkich firm, to oni się mnie pytali, a ile tych busów pan chce przetransportować? I jak strzeli, że no nie 500, tylko jednego, no to zazwyczaj się śmiali i odkładali słuchawkę, ale w końcu udało się tam znaleźć jakąś firmę i do Australii, do Stanów, która nas przetransportowała. Trwa to dosyć długo, bo tak jak wspomniałem, nawet 2 miesiące. Czy jest drogie, czy nie jest drogie, no to zależy też od wyjazdu. Jeżeli się jedzie na 2 tygodnie, tak jak zazwyczaj ludzie jadą, no to wtedy się nie opłaca czegoś takiego, bo do Stanów to kosztuje około $1000 w jedną stronę. Ale jeżeli się jedzie do Stanów, tak jak my, na 3 miesiące, no to koszty transportu tego samochodu i tak są dużo mniejsze niż koszty wynajęcia tam jakiegoś auta, czy nawet kupienia. No i tu jest dodatkowo taki plus, że my ten samochód mamy bardzo dobrze wyposażony. Mamy tam drugi akumulator, przetwornicę na 220 V, jakąś lodówkę, kuchenki, namioty, nawet elektryczny prysznic mamy w tym busie. Także no dużo takich rzeczy, które umożliwiają to tanie podróżowanie gdzieś tam potem, jak już jesteśmy na miejscu. A w aucie, które byśmy tam wypożyczyli czy kupili, tego wszystkiego nie będzie. No i tu jeszcze my dokładnie wiemy już, co się może w tym aucie zepsuć i jak go naprawić. Pomimo tego, że na początku nie mieliśmy zielonego pojęcia o mechanice, no to przez te 5 lat, jak wiesz, zepsuło ci się wszystko, co tylko mogło się zepsuć, bo mieliśmy ponad 50 awarii, no to już wiesz, jak to naprawić. A jeszcze to jest bardzo proste auto i wystarczy, że masz szarą taśmę duct tape, tą amerykańską, tak, jakieś opaski zaciskowe, dużo drutu i puszkę po coli, no to właściwie wszystko naprawisz w takim aucie. Dlatego my staramy się właśnie tego busa gdzieś tam ze sobą ciągnąć. Problem jest też trochę z formalnościami, no bo mało kto coś takiego robi. Jak lecieliśmy do Australii, to wszystkie firmy nam mówiły, że pierwsze słyszą, żeby ktoś polskie auto transportował do Australii, chciał tam pojeździć, potem wrócić z tym samochodem znowu do Polski. I większość firm transportowych, oni sami nie wiedzieli, jakie formalności są potrzebne. Zresztą nawet potem, jak jeździliśmy po Australii czy po Stanach, to policja na miejscu nie wiedziała i oni się nas pytali, słuchajcie, a jakie wy pozwolenie potrzebujecie, żeby tu jeździć auta na polskich blachach? I my im pokazywaliśmy jakiś tam dokument, który mieliśmy, oni kiwali głową i mówili, no dobra, no ja nie mam pojęcia, skoro tak mówicie, no to wam wierzę. Także wydaje się to skomplikowane, ale w praktyce wcale takie skomplikowane nie jest. A w ogóle jak taką podróż właśnie, a jak już właśnie mówimy, przygotowujecie taką podróż, no bo właśnie na przykład 3 miesiące do Stanów, no to w tym momencie jakby planujecie mniej więcej, gdzie będziecie, czy planujecie dokładnie miejsca, które chcecie, dzień po dniu, jak wygląda wasze planowanie, to jest jakby, ile jest części spontana, ile jest części przygotowanych, właśnie jak to u was wygląda, jak to widzisz? Co, przede wszystkim przygotowania do takiej podróży są bardzo długie. Wielu osobom się wydaje, że jak jedziesz na 4 miesiące, no to nie wiem, może z miesiąc się przygotowujesz czy coś takiego. My przed Stanami, przed Australią szykowaliśmy się 12 miesięcy do podróży, czyli kilka razy dłużej niż sama podróż trwała, no bo jest bardzo dużo rzeczy do zaplanowania, czy chociażby tam ogarnięcie i zebranie budżetu, czy właśnie ten transport samochodu, wszystkie te formalności, przygotowanie auta, zaplanowanie sprzętu, zdobycie jakichś tam kontaktów, no naprawdę jest tego bardzo dużo. Jeżeli chodzi o samą trasę i planowanie, jak ten wyjazd będzie wyglądał, no to to jest tak naprawdę najprzyjemniejsza część tego wszystkiego. Wygląda to u nas tak, że zawsze tworzymy coś takiego, co my nazywamy mapą marzeń. I przez cały rok czytamy jakieś książki na temat tego państwa, do którego jedziemy, oglądamy filmy, rozmawiamy z ludźmi, chodzimy na jakieś prezentacje podróżnicze i po każdej takiej rzeczy kilka miejsc sobie takie pineski przybijamy do tej mapy, gdzie byśmy chcieli pojechać. I potem przed samym wyjazdem robimy tak, że po prostu ustalamy mniej więcej, ile mamy czasu i przekładamy to na liczbę kilometrów, które możemy zrobić tym naszym busem, który jedzie max 70 na godzinę. W przypadku Australii to było 25 tysięcy kilometrów. I staramy się tak rozplanować mniej więcej tą trasę, żeby zaliczyć jak najwięcej tych punktów, które sobie gdzieś tam wymarzyliśmy i żeby to się zmieściło w tym czasie i w tych kilometrach. Ale prawda jest taka, że nie da się zaplanować wyjazdu na 4 miesiące, żeby dokładnie wiedzieć, jak to będzie wyglądało, a już w ogóle nie masz szans, żeby wiedzieć, gdzie którego dnia będziemy, czy nie wiem, gdzie będziemy nocować, bo to jest po prostu nie do ogarnięcia. Zazwyczaj mamy tylko ten taki ogólny plan i plan na najbliższe kilka dni, tak powiedzmy maksymalnie tydzień. Aha. I co kilka dni robimy tak, że siadamy sobie rano, czy tam wieczorem przy ognisku z mapą, patrzymy, gdzie jesteśmy, już przejechaliśmy i planujemy najbliższe kilka dni, też wprowadzając zmiany na podstawie tego, co dowiedzieliśmy się od jakichś tam lokalnych ludzi spotkanych, bo bardzo często jest tak, że od nich się dowiadujemy najwięcej. Oni nam powiedzą o miejscu, którego nie ma w przewodniku i którego byśmy nie zaplanowali, a to będzie jedno z najlepszych miejsc, które gdzieś tam odwiedzimy. No i też bardzo dużo tutaj wpływa jednak ten nasz bus na to wszystko, bo jeżeli się zepsuje, a psuje się często, to czasem bywa tak, że utkniemy gdzieś na środku pustyni na tydzień czasu i musimy sobie silnik sami wymienić.
Więc te wszystkie plany się sypią momentalnie i trzeba to wszystko modyfikować tak, żeby to dostosować do tego, co już wcześniej zaplanowaliśmy, czy chociażby do pory deszczowej, która gdzieś tam się będzie zbliżać. Tak mieliśmy w Australii, że byliśmy bardzo uzależnieni od pory deszczowej, która potrafiła tam tak zalać drogi, że trzeba było 2 dni czekać, aż ta woda opadnie, bo nie da się przejechać, bo po prostu jest i za głęboko, i jeszcze tam pływają krokodyle, więc nawet nie wejdziesz i wiesz, nie zmierzysz sobie, jak to jest głęboko i trzeba po prostu czekać. Czy jakieś pożary buszu, które gdzieś tam nas spotykały, no to wszystko strasznie modyfikuje tą trasę i cały ten plan, ale bardzo często właśnie gdzieś tam go modyfikujemy też na podstawie tego, jak po prostu nam się spodobało w jakimś miejscu. Planowaliśmy, że będziemy tam dzień, ale jest super, jest dużo ciekawych rzeczy do zobaczenia, no to okej, zostajemy na tydzień. Miało być fajnie, a nie jest fajnie, no to się pakujemy, jedziemy dalej. Przez to w jakiś sposób podróżujemy, że podróżujemy tym busem, który jest no, praktycznie samowystarczalny. Jesteśmy bardzo niezależni i możemy sobie pozwolić na wszystko. No tak, bo unikacie tego całego problemu, właśnie na przykład, że wykupiliście jakiś hotel na jakiś czas i wtedy nagle zmieniacie zdanie, chcecie ten, a tu nagle nie można zanulować albo coś tam i nagle robią się, nie, robi się ten, a wy macie po prostu, wy macie własny jakby taki ślimak, macie własny ten domek, więc macie z nim się flancować, nie? No my nie korzystamy w ogóle z hoteli, czy nawet z żadnych kempingów. Przez te nasze podróże nie wydaliśmy ani złotówki na noclegi. Przez 52 państwa, no to też jest, nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. No ale zawsze nam się to udawało i ostatnio nawet liczyłem, ile zaoszczędziliśmy w ten sposób, że gdybyśmy podczas tych wszystkich podróży korzystali chociaż z najtańszych kempingów, to wydalibyśmy na nie minimum 150 tysięcy złotych. Także to się wydaje, że tam 10-20 zł dziennie na kemping to nie jest dużo, ale przy większej ekipie i tak długiej podróży, która trwa już tam te 6 lat z tymi przerwami, no to jednak jest bardzo duża oszczędność. A nie macie problemu z, nie wiem, z prawem, na przykład, że właśnie kempingujecie tam na dziko, że tam jakaś policja was zatrzyma albo coś takiego? Wiesz co, jest sporo państw, w których po prostu to jest legalne, czy chociażby w Australii masz całą sieć darmowych kempingów, które są w specjalnych aplikacjach, gdzie sobie sprawdzasz, co tam masz w okolicy i co w takim kempingu na ciebie czeka, bo czasem jest to po prostu kawałek ziemi, gdzieś tam łazienka i zbiornik z wodą, ale zdarzało się, że były elektryczne grille, czy nawet darmowy internet, także to czasem jest super sprawa. Ale jest też sporo państw, w których właśnie to nie jest takie łatwe, bo po prostu no, prawnie nie jest to legalne, żeby się rozłożyć gdziekolwiek. Wtedy robimy tak, że albo wcześniej zdobywamy jakieś kontakty przez internet, jakiś couchsurfing czy tam inne tego typu portale, ale bardzo często robimy po prostu tak, że podjeżdżamy gdzieś do jakiegoś domu, nie wiem, widzimy jakiegoś pasterza, który widać, że to jest jego pole i on tam pasie sobie owieczki, czy jest jakiś rancho, podjeżdżamy do tych ludzi i zagadujemy ich po prostu, że słuchajcie, jesteśmy podróżnikami, którzy tam od dłuższego czasu tym busem podróżują i chcielibyśmy się zatrzymać tutaj na jedną noc, że nie będziemy hałasować, nie nabrudzimy, posprzątamy i w ogóle zawsze się ludzie zgadzają. Bardzo często jest tak, że nawet mówią, że co wy tu będziecie spali pod gołym niebem w namiotach, ja mam tam wypasioną willę z basenem i z jacuzzi, zapraszam do mnie. Albo nie wiem, w Rumunii jakiś pasterz, pomimo tego, że nie znamy nawzajem swojego języka, no to nam mówi, że nie ma sprawy, rozkładajcie się tutaj, za chwilę przynosi drewno na ognisko, jakiś tam bimber, który sam sobie upędził i siedzi tam z nami przez północy i pomimo tego braku języka wspólnego rozmawiamy o życiu i śmierci, także no, to naprawdę jest wszystko do obejścia. Nie, niesamowite, niesamowite. Ale to są takie historie, że mi się wydaje, że to też jest kwestia tego typu, że my w wiadomościach czy różnych tych dowiadujemy się, jaki świat jest zły, a jak się podróżuje, to się poznaje też. Oczywiście, tak jak tam pisałeś w którymś na stronie, że zdarzają się kilka niemiłych incydentów, ale mnóstwo fajnych incydentów właśnie, nie? I to jest ta różnica, że jednak świat jest bardzo dobry i ludzie są fajni, dobrzy i życzliwi, nie? Ale to tak jak mówisz właśnie, to się zmienia, znaczy patrzenie na to wszystko zmienia się dopiero jak człowiek zacznie podróżować, bo jak ruszaliśmy w tą pierwszą podróż, to ja miałem właśnie takie nastawienie, że wszyscy będą tam czekać, żeby nam zrobić krzywdę. Że jednak świat jest zły i że ludzie będą próbowali nas okraść, pogonić, pobić, zamordować i w ogóle. A z każdą podróżą coraz bardziej się przekonuję, że jednak po prostu ludzie są dobrzy, że większość ludzi, mało że ci nie chce zrobić krzywdy, to jeszcze z chęcią ci pomoże. A jeszcze jak widzą, że jesteś takim starym kolorowym busikiem na obcych tablicach, że przejechałeś kawał świata i zobaczą, my tam na busie mamy jeszcze flagi wszystkich państw poprzyklejane, w których byliśmy. Jest napisana też krótka historia właśnie, ilu już przejechaliśmy, co to za podróż i tak dalej. Jest podany link do strony. Jak ludzie to wszystko widzą, no to są w szoku. I nawet wielokrotnie mieliśmy tak, że mało, że nas zapraszali gdzieś tam na nocleg do siebie, czy na jakąś kolację, czy żeby pokazać miasto, to mechanicy, którzy nam naprawiali auto, jak oni słyszeli, ile my przejechaliśmy, to po naprawieniu tego samochodu na koniec mówili, że słuchajcie, to by kosztowało, to wszystko, co zrobiłem, kosztowałoby tam, nie wiem, $400,
ale nie musicie płacić za to, bo ja ten warsztat postawiłem właśnie z miłości do motoryzacji, do starych aut i jak widzę, co wy tutaj zrobiliście, no to jestem pod wrażeniem, bo takich świrów jeszcze nie mieliśmy i z chęcią będę częścią tej waszej podróży. I bardzo często tak mieliśmy, że ludzie bezinteresownie pomagali. Także no, bardzo się zmienia podejście do tego wszystkiego, jak człowiek zacznie podróżować. No właśnie, to jest ten słynne powiedzenie, podróże kształcą, nie? I to jest ale to prawda. Dokładnie. Słuchaj, a właśnie, więc właśnie przechodząc właśnie do twojego bloga i twojej działalności, właśnie też właśnie waszej działalności na blogu, na YouTubie i tak dalej, no to jednak oprócz tego, że planujecie tą podróż, planujecie też tą logistykę, plus te właśnie, tak jak mówisz, te punkty marzeń i tak dalej, no to oprócz tego jeszcze to wszystko dokumentujecie, nie? I to jest też, to umówmy się, to też jakby stworzenie takich fajnych wideo, jakie robicie, to też zajmuje czas i tak dalej, stworzenie w ogóle tych wpisów, regularność, ten kontakt, no nagoda blog roku się sama nie wygrała. Więc powiedz mi właśnie, jak ty też to wpisujesz, w sensie, jak się właśnie organizujesz swój czas, żeby mieć czas na tą podróż, na to dokumentowanie tego wszystkiego i tak dalej. Wiesz co, to też zależy od wyjazdu, bo były wyjazdy, które były bardzo długie i trwały właśnie 3-4 miesiące i wtedy robiliśmy tak, że dzień w dzień powstawał nowy wpis, który tego samego dnia czy następnego wrzucaliśmy jeszcze na bloga. Raz na tydzień powstawały filmy, plus staraliśmy się jakoś na bieżąco tam relacjonować to wszystko na Facebooku. I wtedy przy takich wyjazdach robiliśmy tak, że każdy w ekipie miał jakieś swoje zadanie. Ja byłem odpowiedzialny za bloga, Wojtek był odpowiedzialny za robienie filmów, Ola była odpowiedzialna za zdjęcia i każdy jak miał to swoje zadanie, no to jakoś tak łatwiej to było wszystko ogarnąć. A robiliśmy to tak, że no przez to, że te wyjazdy są bardzo intensywne i od rana do wieczora bardzo dużo się dzieje, to wiesz, nie ma tak, że wieczorem sobie siadasz w hotelu i masz wtedy 3 godziny, żeby to ogarnąć i napisać, bo po pierwsze nie ma hotelu, a po drugie nie ma czasu. Więc robiliśmy to tak, że większość rzeczy tworzyliśmy podczas jazdy, bo były też dyżury jako kierowca w busie, więc jeżeli tego dnia raz na 3-4 dni nie byłem akurat, znaczy raz na 3-4 dni byłem kierowcą, przez pozostałe dni nie byłem. Więc jeżeli tego dnia nie byłem kierowcą, to po prostu przez te kilka godzin, jak jechaliśmy, to podczas jazdy wtedy siadałem na laptopie i pisałem relacje z poprzedniego dnia i potem gdzieś tam to wrzucaliśmy na darmowym internecie z McDonalda. W tym samym czasie Wojtek siedział i obrabiał filmy, Ola siedziała, obrabiała zdjęcia, więc jakoś to tak płynnie w trakcie tej podróży szło. Chociaż teraz jak się tak zastanowię, no to jednak było kupę roboty i wiesz, i gorąco, i trzepie w tym samochodzie, a ty jednak tak siedzisz, wszystko piszesz, ale jakoś tak nam bardzo to naturalnie przychodziło, bo też nas motywowało to, że ludzie śledzą to wszystko i bardzo czekają na to, że przyzwyczailiśmy ludzi do tego, że dzień w dzień te materiały się pojawiają i wielu ludzi zaczynało swój dzień od tego, że rano odpalali komputer i sprawdzali, czy jest nowy wpis, czy jest nowy film i jak nie było, to my dostawaliśmy SMS-y od ludzi, że słuchajcie, co się stało, no bo film miał być w niedzielę wieczorem, a jest poniedziałek rano, nie ma filmu, może nie wiem, może gdzieś tam utknęliście, czy nie macie dostępu do internetu i to bardzo motywowało nas do tego. No a teraz jak mamy więcej takich krótszych wyjazdów, to robimy też tak, że większość materiałów jednak powstaje już po powrocie, że podczas wyjazdu staramy się to wszystko gdzieś tam tylko zbierać, robić jakieś notatki, robić te zdjęcia, a po powrocie dopiero to montujemy i dzięki temu też trochę zmieniła się jakość tego wszystkiego, bo jednak od jakiegoś roku staramy się iść z jakością do przodu i wtedy jest też łatwiej, jak możesz, będąc tam na miejscu, skupić się tylko, żeby zbierać te materiały, żeby one były technicznie dobre, a dopiero potem to montujesz, czy wszystko gdzieś tam spisujesz i rozbudowujesz, no to jest jakoś tak dużo łatwiej to zrobić. No tak, no bo wtedy rzeczywiście skupiasz się tylko na ten. I też mi się wydaje, że też jakoś w samej podróży, że wtedy wiesz, że nie masz tego ciśnienia, że musisz pisać, może możesz popatrzeć się dookoła bardziej, nie? I bardziej z tej podróży skorzystać, a dopiero potem to wszystko obrobić po wszystkim, tak? Tylko też jeżeli wiesz, że musisz stworzyć te materiały, no to jednak też jakoś ci tam więcej czasu to wszystko zajmuje, będąc tam na miejscu, no bo musisz myśleć to o zdjęciach, to o filmie, to musisz gdzieś tam sobie usiąść i coś zapisać. Więc z jednej strony mogłoby się wydawać, tak wiele osób myśli, że nie wiem, że my może nie przeżywamy tego wszystkiego tak, jak byśmy mogli, że tracimy, ale prawda jest taka, że po pierwsze nam to też daje dużo przyjemności, to tworzenie tych filmów czy tworzenie zdjęć, a po drugie w bardzo wielu miejscach spędzamy dzięki temu dużo więcej czasu, niż byśmy spędzili normalnie. No bo normalnie bym podszedł, zobaczył ładny widok, posiedział sobie 10 minut i pewnie poszedł dalej, a jak wiesz, że chcesz stworzyć tam jakiś fajny film, czy porobić zdjęcia, no to nie siedzisz tam 10 minut, tylko siedzisz godzinę 10, ale też, to też nie jest tak, że tylko patrzysz przez wizjer tego aparatu i widzisz tylko to, co tam jest w małym okienku,
bo na przykład jak, nie wiem, jak musisz nagrać parę timelapsów, no to ustawiasz kamerę i przez 20 minut ona nagrywa, a ty wtedy sobie patrzysz. Jak musisz pomyśleć o tym, żeby były fajne ujęcia, no to normalnie byś popatrzył tylko z jednego jakiegoś punktu widokowego, a jak musisz pomyśleć o tym, to pójdziesz gdzieś jeszcze dalej i zrobisz z 5 różnych ujęć i zobaczysz jeszcze więcej. Także to z jednej strony no jakoś tam zobowiązuje, ale z drugiej strony też bardzo dużo dodaje do tych naszych podróży. A powiedz mi, bo właśnie mi się podoba obecnie, że ta obecna technologia, jaką mamy, czyli właśnie te iPhony, nie iPhony, smartfony, w ogóle jakby ta technologia jest na tyle dobra, że to jest jakby, że właśnie to umożliwia robienie takich materiałów nawet osobom jakby amatorom, nie? Na przykład ja byłem ostatnio na podróży z żoną na takim naszym honeymoonie, robimy sobie co roku honeymoon, taki wyjazd we dwójkę, dzieciaki sprzedajemy dziadkom i uciekamy. I genialna sprawa i właśnie fajne było to, że ja praktycznie zawsze w samolocie z powrotem jestem w stanie na iPhone'ie złożyć film z tych klipów, które zrobiliśmy, że jak wracamy tylko do domu, do tych dziadków, którzy właśnie siedzieli z naszymi, moich rodziców na przykład, którzy siedzieli z naszymi dzieciakami, to ja od razu podłączam iPhone'a do ekranu i im puszczam ten film z naszego wyjazdu, nie? Jakby błyskawicznie, że jakby, wiadomo, to jest film, który jest tylko dla nas prywatnie, więc, nie, więc jakby nie musimy go nigdzie tam publikować, ale właśnie fajne jest to, że dużo łatwiej w tej chwili mi się daje dzięki technologii, nie? To jednak ogarnąć. No ja też widzę z roku na rok, jak to się zmienia, że ten sprzęt jest coraz lepszy, coraz tańszy, coraz łatwiej jest to wszystko ogarnąć. Na początku mieliśmy tak, że jechaliśmy z jakimś prostym aparatem kompaktowym i taką kamerką, którą wiesz, ludzie sobie nagrywają gdzieś tam imprezy rodzinne czy jakąś komunię. Tak. Teraz już tego sprzętu mamy trochę więcej, ale to też nie jest jakiś super profesjonalny sprzęt. My większość materiałów robimy kamerą GoPro. No która, wiesz, mogłoby się wydawać, że to jest kamera tylko do celów sportowych, ale podczas wyjazdu też bardzo dobrze się sprawdza i tam na przykład podoba mi się bardzo to, właśnie tak jak mówisz, że można to na bieżąco jakoś tam przetworzyć i opublikować. Do GoPro możesz się połączyć ze swojego telefonu przez Wi-Fi, od razu obejrzeć te zdjęcia, ściągnąć, gdzieś tam na szybko obrobić, wrzucić na Instagrama czy na Facebooka, czy nawet taki krótki filmik i gdzieś to tam już idzie, także to też jest bardzo fajne, no ale są też miejsca, gdzie nie ma tak łatwo z dostępem do internetu. Na przykład w Australii był bardzo często problem. Chcieliśmy, żeby te wpisy czy zdjęcia szły codziennie, ale bywało tak, że przez tydzień nie mieliśmy w ogóle zasięgu. Jesteśmy tylko też w outbacku na pustyni i wtedy mało, że nie skorzystasz z internetu, no to jest problem, żeby, nie wiem, kupić sobie jedzenie i zapasy musisz duże robić, więc to też jest inaczej. Także ta nasza częstotliwość pojawiania się tego wszystkiego też bardzo zależy od tego, gdzie jesteśmy. Ale też właśnie widzimy, jak to bardzo się zmieniło. Też my tworzymy dużo więcej materiałów. Też zaczęliśmy teraz trochę bardziej działać na Periscope'ie czy na Snapchacie, gdzie możemy jeszcze bardziej na bieżąco to pokazywać. I to jest świetne, że jak wiesz, że ci ludzie gdzieś tam siedzą i na to patrzą, to też inaczej to się wszystko przekazuje. Wiesz, że oni tak jakby są tam razem z tobą. I jak ty mówisz, że dobra, słuchajcie, właśnie wchodzimy tutaj na najwyższy szczyt w Australii, to wiesz, że ci ludzie siedzą i wiedzą, że właśnie wchodzisz. I też chętnie to wszystko oglądają i to też jest bardzo fajne. My też bardzo lubimy takie nowe technologie. Teraz na przykład planujemy na wyjeździe do Gruzji trochę się pobawić w wideo 360. Bardzo możliwe też, że drona będziemy mieli ze sobą, więc to są jakieś tam dodatkowe rzeczy, które się na bieżąco pojawiają i też nas bardzo kręcą i staramy się je gdzieś tam angażować w te nasze podróże. Nie, super, super. Powiedz mi, no właśnie, czyli na przykład jak teraz w tej chwili jest, teraz planujesz jakąś podróż, tak? Teraz, Tak, no my wczoraj wróciliśmy ze Szwajcarii, także właściwie około pierwszej w nocy, to nawet nie minęło kilkanaście godzin od tego powrotu, a za 2 tygodnie jedziemy do Gruzji, także tych wyjazdów jest też bardzo dużo. Po Gruzji znowu będziemy robić podróż po Polsce, a potem lecimy do Australii, także też tych podróży jest naprawdę bardzo dużo i nieraz bywa tak, że jesteśmy 2 tygodnie w Polsce między jednym i drugim tripem i wtedy też jest czas, żeby po pierwsze przygotować tą kolejną podróż, a po drugie, żeby ogarnąć to wszystko, co było z poprzedniej podróży i to też nam ten kolejny zbliżający się wyjazd bardzo nas motywuje do tego, żeby tworzyć te wszystkie materiały, bo staramy się, żeby było tak, że jak ruszamy w kolejną podróż, to poprzednia jest już zamknięta i skończona. Że są porobione wszystkie filmy, porobione wszystkie wpisy i dzięki temu to wszystko jakoś tak dużo szybciej powstaje. No to jest bardzo dobra wskazówka właśnie tutaj dla naszych czytelników, szczególnie w naszego magazynu właśnie, żeby pozamykać pewne tematy, żeby wiadomo było, że tu już właściwie jesteś otwarci na ten nowy temat, nie, czyli na tą nową podróż, nie? Dokładnie. Jakoś tak lepiej się wtedy podróżuje, jak wiesz, że to już wszystko jest skończone, jest za tobą i też te materiały się lepiej tworzy, no bo jednak jak
film zmontujesz 3 dni po powrocie, no to wszystko dobrze pamiętasz i wiesz, że tutaj na tym ujęciu to nagrywałeś je dlatego, bo coś tam się zaplanowałeś, albo że tutaj jest 1,5-godzinne ujęcie, ale ono jest takie długie, bo gdzieś tam w połowie ci wyskoczył łoś i trzeba akurat to wyciąć, a montując to wszystko 3 miesiące później już tego nie będziesz pamiętał. Dlatego właśnie tak mówiłem, jak ja wracam z takiej podróży, to wolę zmontować ten film w samolocie na iPhone'ie, a nie czekać właśnie potem, bo potem może tego czasu nie być nagle, żeby ten film zmontować, nie? To jest super. Ale powiedz mi, w takim, jak jesteś teraz między podróżami, no to wtedy jak taki twój dzień wygląda? W sensie jakby, no masz jakiś, nie wiem, jak się organizujesz, masz jakiś konkretny, nie wiem, system, jakby ogarniania rzeczy, żeby, nie wiem, te wszystkie rzeczy przygotować, jak podchodzisz do tego wszystkiego? Wiesz co, przede wszystkim u nas nie ma czegoś takiego jak standardowy dzień, bo każdy dzień u nas jest inny, każdy poniedziałek wygląda inaczej, każda sobota wygląda inaczej, bo między tymi wyjazdami my mamy bardzo dużo prezentacji, na których gdzieś tam pokazujemy nasze podróże, bardzo dużo wykładów, też występujemy na jakichś takich konferencjach branżowych, gdzie opowiadamy trochę o marketingu, prowadzeniu bloga. Prowadzimy wykłady motywacyjne w jakichś firmach, gdzie tam opowiadamy ludziom właśnie, jak spełniać swoje marzenia. Do tego przetwarzamy wszystkie te materiały, które były gdzieś tam z poprzedniej podróży, piszemy kolejne książki, tego jest bardzo dużo. A jak jeszcze dodasz sobie do tego to, że my od właściwie tam no, 2 lat nie mamy swojego mieszkania, nie mamy miejsca, w którym byśmy gdzieś tam na bieżąco mieszkali i ciągle się przemieszczamy, no to jest naprawdę logistycznie tak ciężkie do opowiedzenia, jak wygląda taki standardowy dzień. Ale to też wynika z tego, że my bardzo mało czasu spędzamy w tej Polsce w jednym miejscu. Tak jak mówię, no teraz 2 tygodnie będziemy w Polsce i w tym czasie mamy chyba ze 4 albo 5 wystąpień, jakichś spotkań. Więc tak naprawdę w jednym miejscu to będziemy kilka dni, potem jedziemy gdzieś dalej. Mamy bardzo dużo znajomych po całej Polsce, też dlatego, że zabieramy ze sobą przypadkowych ludzi, z którymi później się zaprzyjaźniamy i oni gdzieś tam nas przygarniają, jak jesteśmy w jakimś większym mieście. I teraz wróciliśmy, byliśmy parę dni w Warszawie, teraz jesteśmy w Kielcach przez parę dni u rodziców Oli, potem jedziemy gdzieś tam do Świdnicy do mnie, potem jedziemy na spotkanie na północ Polski, potem mamy coś we Wrocławiu i to wszystko jest bardzo nieregularne, ale jednak każdego dnia staram się jakoś tam organizacyjnie ogarniać to wszystko, co jest do zrobienia. Wygląda to tak, że z samego rana zawsze wstaję tak trochę wcześniej, bo około 6:00 i wiem, że wtedy jestem jakiś taki najbardziej wydajny, najbardziej kreatywny, dlatego z samego rana zawsze staram się napisać jakiś tam kolejny fragment książki, plus pisać artykuły na bloga, które tak najwięcej takiej kreatywności wymagają. Potem siadam i sobie ogarniam listę zadań do zrobienia na ten dzień, który przychodzi na kolejne dni i wszystko sobie rozplanowuję. Dopiero wtedy jem śniadanie. I po śniadaniu siadam do ogarnięcia maili, żeby poodpowiadać gdzieś tam na wszystkie maile, które dostajemy. A dostajemy bardzo dużo i takich związanych gdzieś tam z pracą i ze współpracami i po prostu od naszych czytelników, którzy pytają o jakieś porady związane z podróżami, nie wiem, co odwiedzić, jak przygotować auto, co ze sobą zabrać. Naprawdę tego jest bardzo dużo, więc tak myślę 2-3 godziny dziennie na maile to jest minimum. No i dopiero potem się zabieram za całą resztę, czyli tam jakieś montowanie filmów, nagrywanie kolejnych materiałów i tak dalej. Wow, no to rzeczywiście ten. Ale to właśnie masz pewien taki, wiesz, schemat. I to już jest, mi się wydaje, też jest pewne coś takiego, że jednak właśnie szczególnie tak mówisz, że wstajesz trochę wcześniej. To też warto zawsze o tym mówimy, że warto wsłuchać się w siebie, nie? Właśnie, że jeżeli ktoś właśnie czuje, że jak rano wstanie, to właśnie to ma wiatr w żagle, to wtedy warto wstawać rano i tak jakby... Tak, dokładnie. Dostosować sobie to wszystko do tego, kiedy najlepiej nam to idzie po prostu. Dokładnie. A słuchaj, powiedz mi, ten busik dalej będzie tam jeździł, tak? Ciągle będziecie busikiem, jakieś zmiany w tym temacie? Wiesz co, no teraz na przykład w Szwajcarii akurat byliśmy bez busa, bo tam nas zaprosiła redakcja National Geographic, bo oni organizowali ten cały wyjazd. Także to też nie jest tak, że my jesteśmy całkowicie zamknięci tylko na podróżowanie busem. No bo są wyjazdy, gdzie nie ma sensu tego busa gdzieś tam ze sobą ciągnąć, no ale jednak staramy się, żeby ten bus był jak najczęściej, bo jednak takie podróżowanie jakoś tak najbardziej nam pasuje, najwięcej przyjemności nam sprawia i planujemy bardzo dużo kolejnych podróży tym busem, pomimo tego, że on gdzieś tam się psuje, to zawsze go naprawiamy i zawsze jedzie z nami i w sumie zawsze nas dowozi do celu i taki w sumie cel sobie też postawiliśmy, żeby tym busem odwiedzić wszystkie kontynenty i objechać cały świat. Przed nami jeszcze Ameryka Południowa, Afrykę tak naprawdę i Azję tylko liznęliśmy, więc też bardzo dużo jeszcze nam zostało. No i mamy nadzieję, że uda się tym samym busikiem przejechać to wszystko jednak.
No słusznie, ale powiedz mi jeszcze właśnie z tematów jeszcze tak waszego właśnie bloga i tego wszystkiego, no bo też właśnie mówisz, że opowiadacie o marketingu, o blogu i tak dalej i czy to było coś, co ciebie zawsze kręciło i co zawsze było jakimś takim twoim konikiem, czy to jest coś, co wyrobiliście w sobie podczas tego podróżowania? Wiesz co, to wyszło wszystko bardzo naturalnie i myślę, że to też jest klucz do sukcesu tutaj w naszym przypadku, dlaczego mamy aż tak dużą popularność, dlaczego tamte 100 tysięcy ludzi śledzi tego naszego bloga i nasze poczynania. Właśnie to, że jesteśmy bardzo tacy prawdziwi i naturalni, że tego wszystkiego nie zaplanowaliśmy, bo bloga tak naprawdę stworzyliśmy tylko dlatego, że chcieliśmy zaoszczędzić jeszcze bardziej. Jak jechaliśmy w pierwszą podróż i sobie przeanalizowaliśmy, jakie są koszty roamingu w Europie, a chcieliśmy być w kontakcie z rodzinami, z dziewczynami, ze znajomymi, żeby wszyscy wiedzieli, że żyjemy i gdzie jesteśmy, no to wymyśliliśmy sobie, że taniej będzie założyć bloga i na tym blogu raz na dzień, raz na 2 dni coś tam wrzucić, opisać, co przeżyliśmy, wrzucić jakieś zdjęcie, wszyscy będą załatwieni. I na początku tak było, że tego bloga czytało, nie wiem, 5 osób dziennie, czyli mama, tata, wujek, dziewczyna i właściwie tyle. Całe szczęście ja jestem po Politechnice, więc byłem w stanie sam sobie stworzyć tego bloga i byliśmy w stanie to jakoś wszystko gdzieś tam tym wszystkim sobie zarządzać. I jak prowadziliśmy tego bloga podczas pierwszej podróży, to okazało się, że któryś z naszych znajomych gdzieś komuś podesłał tego bloga, tak po prostu jako ciekawostkę. I w ciągu kilku dni ten blog przeszedł przez taką siatkę znajomych i dotarł do człowieka, który był redaktorem w jakimś lokalnym portalu w Świdnicy, skąd ja pochodzę. I ten gościu przeczytał tego bloga, te kilka wpisów, które już gdzieś tam się pojawiły, i stwierdził, że to jest fajna sprawa, napisze o tym artykuł, żeby ludzie mogli śledzić. Napisał to. Potem jacyś inni dziennikarze to zobaczyli i też do nas napisali, zadali parę pytań, wzięli zdjęcia, napisali artykuł do gazety jakiejś lokalnej. I ta gazeta, ten artykuł z gazety miał przedruk do ogólnopolskiej Angory. Wtedy poszła taka fala przez całą Polskę, że my, będąc tam chyba, nie wiem, w drugim czy trzecim tygodniu podróży, nie wiedzieliśmy nic, co tam się dzieje, i dowiedzieliśmy się, będąc na Lazurowym Wybrzeżu, jak podbiegły do nas jakieś Polki z gazetą i poprosiły autograf. Wtedy też Jaki zaczęliśmy czas. swoje zdjęcie, zaczęliśmy autograf naszej podróży, weszliśmy w statystyki bloga i się okazało, że nie czyta nas już 5 osób dziennie, tylko 5 tysięcy osób dziennie. I to się tak niesamowicie wtedy rozeszło. Potem wylądowaliśmy na jakichś demotywatorach z naszym filmem z tej pierwszej podróży, na Wykopie, na Onecie, i w ciągu kilku tygodni nagle zebraliśmy tam kilkanaście tysięcy śledzących, kilkanaście tysięcy fanów na Facebooku, i to się potem rozchodziło. I myślę, że tak fajnie się to rozchodziło i tak chętnie ludzie to wszystko oglądali. Po pierwsze, dlatego właśnie, że my robiliśmy to z pasji i naprawdę nam się podoba to wszystko, co robimy, i to wszystko jest prawdziwe, nie jest jakoś wyreżyserowane. A po drugie, dlatego, że to, co my robimy, jest takim marzeniem bardzo wielu osób, bo z kim byśmy się nie spotkali i opowiedzieli o tych podróżach, czy gdzieś tam po wykładzie ludzie podchodzą, to mówią: świetna sprawa, sam też o tym zawsze marzyłem, chciałem zebrać kumpli, kupić jakieś stare auto, pojechać i właśnie przeżywać takie przygody niskobudżetowo, sobie podróżować. I przez to ludziom się to bardzo podoba, że to jest coś takiego, o czym oni też myśleli. Plus u nas jeszcze wyróżnia nas to, że my jesteśmy bardzo otwarci i bardzo chętnie się dzielimy swoją wiedzą. Bo nie tylko pokazujemy ludziom, jaki świat jest piękny i w jakich fajnych miejscach byliśmy, ale pokazujemy im, że oni też to mogą zrobić i jak to mogą zrobić. Bo ja przed tymi podróżami czytałem bardzo dużo książek podróżniczych, Cejrowskiego, Wojciechowskiej i tak dalej, i bardzo mi się to podobało. Tylko zawsze, jak to czytałem, to miałem takie nastawienie, że super, super jest to, co oni robią, ale ja tego nigdy nie zrobię. Bo pewnie trzeba mieć dużo pieniędzy, doświadczenia, no przecież nigdy nie wejdę na Mount Everest, nigdy nie zorganizuję wyprawy do dżungli amazońskiej. A tutaj te nasze podróże są osiągalne dla każdego i my pokazujemy krok po kroku w tych książkach czy na blogu, co tutaj trzeba zabrać, jak to zorganizować, ile to kosztuje, jak nocować tutaj na dziko, jak przygotować auto i tak dalej. Publikujemy całą trasę każdej wyprawy, gdzie byliśmy. I dzięki temu ludzie mogą to odtworzyć i to robią. My znamy teraz około setki projektów takich naśladowczych do tego naszego projektu Busem przez Świat, gdzie ludzie kupowali takiego samego busa i go podobnie nawet malowali, albo brali naszą książkę, jechali z tą książką przez Europę i strona po stronie odwiedzali te same miejsca, próbowali spotkać tych samych ludzi i przeżyć te same przygody co my. Także Ojej. do niesamowitej skali się rozrosło to wszystko. No właśnie, to właśnie kończąc ten wywiad, właśnie chciałem właśnie, żebyś powiedział, bo to jest coś takiego, co ja jak byłem studentem i że
to ciągle mi zostało na szczęście, ale jak właśnie byłem studentem szczególnie, to wydawałem wszystkie pieniądze w ogóle na podróże. Jakby ja wolałem właśnie pojechać gdzieś w podróż, jeździłem stopem po Europie i tak dalej, właśnie robić takie rzeczy, które po prostu, no żeby poznawać, po prostu właśnie no, poznawać świat. I no, ja zawsze lubię uczyć się języków i właśnie i podróżować. To powiedz mi, jakby co ty byś powiedział, ty, który masz dużo więcej doświadczenia niż ja, jeżeli chodzi o podróżowanie, właśnie tym wszystkim osobom, którzy właśnie mówią, no ja właśnie nie wiem, ja bym chciał pojechać. No, jakbyś im poradził, czego zacząć, jakby jak się przemóc i jakby, no, jak spowodować, żeby oni nie mówili tylko, że ja chciałbym, ale ja pojadę. Przede wszystkim nie słuchać znajomych, którzy wam będą mówić, że to jest niemożliwe, że wam się nie uda, bo jak my opowiadaliśmy o tej pierwszej podróży znajomym, to się wszyscy łapali za głowę i nam mówili, że to jest niemożliwe, że z takim starym autem, że bez doświadczenia, z małym budżetem, no to na pewno nam się to nie uda. Straszyli nas niesamowicie takimi rzeczami z kosmosu, o których bym sam normalnie nie pomyślał. A potem się okazało, że większość tych ludzi nigdy tam nie była i to wszystko, o czym mówili, to gdzieś tam sobie wymyślili, czy mówili, nie wiem, na podstawie jakichś swoich wyobrażeń gdzieś tam z filmów czy z telewizji. A tak naprawdę to jest bardzo łatwe, żeby ruszyć w taką podróż. Tylko najtrudniejsze jest to, żeby samemu w to uwierzyć, żeby siebie przekonać, żeby zrobić ten pierwszy krok. Bo jak już się zrobi ten pierwszy krok i się pojedzie, no to się okazuje, że wcale nie trzeba dużych pieniędzy i można to robić naprawdę tanio. Że można znaleźć tanie loty, że można znaleźć też innych ludzi, którzy z nami pojadą, bo to jest bardzo często problem wielu osób, że boją się pojechać sami, bo im się wydaje, że to jest zbyt niebezpieczne, a jak próbują namówić znajomych, no to ci znajomi na początku się nakręcają, mówią, ale super, jedźmy, jasne, a potem jak przychodzi to do czego, to nikt nic nie robi i się wszystko jakoś gdzieś tam rozsypuje. Dlatego my też zaczęliśmy zabierać ludzi z internetu i polecam właśnie to, żeby nawet z Facebooka korzystać. Jest bardzo dużo grup w stylu tam, nie wiem, podróżnik, podróżniczka, poszukiwani, czy gdzieś tam ludzie czasem w komentarzach u nas na blogu, czy na jakichś festiwalach podróżniczych też się ludzie dobierają i znaleźć sobie kogoś, kto też ma taką pasję i też chce pojechać, kocha podróże i z kimś takim coś takiego zorganizować, czy gdzieś dołączyć do jakiejś wyprawy. My zabieramy co roku ludzi ze sobą na każdą wyprawę, zawsze mamy kilka wolnych miejsc i podróżowało z nami już ponad 50 osób. I myślę, że to też jest fajny sposób na to, żeby się jakoś tam przełamać, bo było bardzo wiele osób, które z nami jechały i to była ich pierwsza w życiu podróż. Niektórzy nawet pierwszy raz pod namiotem spali, jechali z nami i po takiej podróży, gdzie czuli się trochę bezpiecznie, że jadą z nami, że w razie czego my to wszystko ogarniemy, to po takiej podróży nagle wierzyli w to, że oni też mogą jechać i sami organizowali kolejne podróże. Mieliśmy parę, która pojechała z nami, a po tej podróży pojechała w roczną podróż dookoła świata. Także to też fajnie właśnie z kimś takim pojechać, żeby sobie to wszystko gdzieś tam przetestować na sobie i zobaczyć, jak to się robi, dowiedzieć się jakichś porad i wtedy pojechać. Albo można też zacząć na przykład od naszego bloga czy od naszego YouTube'a. Mamy tam kanał Busem przez Świat, na którym jest taki program Wehikuł Podróżniczy, w którym w każdym odcinku opowiadamy właśnie, jak samemu zorganizować podróż, jak robić to tanio, odpowiadamy też na pytania. Myślę, że warto sobie obejrzeć parę takich odcinków. No ale tak naprawdę po prostu uwierzyć w siebie i uwierzyć w to, że można spełniać te marzenia i spróbować jedną, może nie rzucać się od razu w podróż dookoła świata, ale pojechać, nie wiem, na tydzień do Czech albo gdzieś tam na Bałkany i zobaczyć, że to jest łatwe, że to jest fajne i wtedy dopiero organizować kolejne podróże i zrobić sobie taką gradację stopnia trudności. Gdybyśmy my na pierwszą podróż pojechali do Australii, to by nam się nie udało tego zorganizować, wszystko by się posypało. Ale zaczęliśmy od Europy Zachodniej, potem Europa Wschodnia, potem Stany, potem Australia, potem Afryka i gdzieś tam zdobywaliśmy po kolei to doświadczenie i dzięki temu było nam łatwiej organizować kolejne podróże i teraz wiemy, że cokolwiek sobie nie wymyślimy, nie wiem, wyprawę gdzieś tam na wstecznym biegu dookoła Afryki, no to da się to zrobić. To jest kwestia tylko tego, żeby bardzo mocno w to wierzyć i być upartym w tym wszystkim i konsekwentnym. Mi się podobało to, szczególnie właśnie co powiedziałeś, że właśnie, żeby też podczepić się pod kogoś, kto już coś zrobił, bo wtedy naprawdę łatwiej się przemóc, ten pierwszy krok wykonać, nie? I mi się wydaje, że to jest chyba klucz do tego właśnie. Tak, warto uczyć się na błędach, ale najlepiej na cudzych błędach, nie na swoich. Niech pan powie, co robił źle i podpatrzeć u niego i dopiero wtedy samemu podróżować. Przynajmniej te podstawowe błędy lepiej, żeby już ich nie popełniać, nie? A potem dalsze już się będzie i tak popełniało. To jest nie do uniknięcia. Słuchaj, wielkie dzięki za tą rozmowę. Wszystkie linki do waszych kanałów, do wszystkiego będą w magazynie, będą u nas na stronie w magazynie pod tym wywiadem. Także wielkie dzięki za tą rozmowę i za dawkę inspiracji. Dziękuję. No, mam ochotę znowu teraz gdzieś pojechać, także po rozmowie z tobą i na pewno znowu gdzieś pojedziemy. Także słuchaj, wielkie dzięki. Dzięki również.